Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale. Należę do związków zawodowych SAG-AFTRA aktorskich i właśnie protestujemy pod Rockefellerem, pod NBC. Także w tym odcinku pokazuję Wam protesty. Ale jaja, tu jest Adam Sandler. Ben Stiller! Tu idzie Christian Slater. To jest aktorka, która nazywa się Debra Messing. Jest znaną bardzo aktorką. I opowiem Wam, dlaczego protestujemy, o co chodzi w tych protestach. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Nawet kierowcy nam tutaj dopingują i trąbią na nas. We are the union! We are the union! Mighty, mighty union! Everywhere we go! To było tak, słuchajcie, że najpierw scenarzyści zaczęli protestować, że niewystarczająco im się płaci za te scenariusze, które piszą. I oni już byli 2 miesiące w strajkach, podczas strajku, po czym my dołączyliśmy, czyli SAG-AFTRA, aktorzy. Zobaczycie kilka wywiadów z ludźmi w tym odcinku, to kilka rzeczy już będzie poruszonych. Ja Wam powiem, co mnie najbardziej drażniło i przerażało w tym kontrakcie. O, pomagają nam kierowcy. Ja Wam powiem, co najbardziej mnie drażniło w tym kontrakcie. Mianowicie, że chcieli sztuczną inteligencję wykorzystać do mapowania ciała człowieka. To znaczy, chcieli tak, chcę zaraz przejść na drugą stronę. Chcieli zrobić tak, żeby aktor przychodzi do studia na jeden dzień pracy, płaci mu się za jeden dzień pracy. Mam możliwość przejścia. Płaci mu się za jeden dzień pracy. Po czym jego wizerunek zeskanowany przez AI może być wykorzystywany przez kolejne 50-100 lat w różnych filmach. W takim wypadku dostaje tylko jeden dzień pracy, gdzie będzie jego twarz, jego ciało, jego gesty, jego mimika będą wykorzystywane po prostu w niezliczonej ilości projektów. I dla mnie po prostu to jest taki skam, to jest takie chamstwo. Wszędzie oczywiście technologia w każdą dziedzinę wchodzi, ale w momencie, kiedy w filmach przestaną wykorzystywać już na dobre prawdziwych aktorów, wszystko będzie komputerowe. Ostatnio była jakaś okładka magazynu, gdzie modelka była całkowicie komputerowo wygenerowana. To nie jest po prostu, to nie jest normalne, to nie jest dobre. Powinniśmy walczyć o to, żeby jednak zachować tą naturalność, ludzkość i w niektóre elementy życia, żeby to AI jednak nie wchodziło. Więc jednym tematem jest na przykład uprzemysłowienie i zmechanizowanie różnych środowisk, różnych sektorów gospodarki, różnych rodzajów prac, to co innego, prawda, takie zmechanizowanie i skomputeryzowanie. Natomiast w czymś takim jak sztuka, którą jest, no tworzenie, filmografia jest tak naprawdę sztuką, tak? To jest czyjaś wyobraźnia, to jest czyjś ogląd świata, to jest czyjś zamysł na muzykę, na cięcia, na pokazywanie emocji i tak dalej. To też jest po prostu sztuka. Więc w takie rzeczy AI nie powinno jednak ingerować. No i poza tym facet na przykład z Disneya, główny CEO Disneya, który mówi, że my nie mamy na to kasy, on zarabia 72 tysiące dolarów dziennie. Dziennie zarabia 72 tysiące dolarów, a mówi, że dla aktorów nie ma kasy na więcej. Jeszcze jedna sytuacja taka ciekawa, to Wam opowiem, jest taka. This is what democracy looks like. Czekajcie, to nagram. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Say bye bye. AI. Bye bye. AI. Bye bye. Bye bye. Przysłali tutaj nawet ochroniarzy z Rockefellera, żeby tutaj stali. Na wszelki wypadek, żeby tutaj nie dochodziło do żadnych pewnie bujek, czy jakiś rozrób.
żebyśmy po prostu protestowali zgodnie z prawem. To jest aktorka, która nazywa się Debra Messing. Jest znaną bardzo aktorką i przyszła z nami tutaj dzisiaj protestować, ta w kapeluszu. Była jeszcze taka sytuacja, wyszedł artykuł pokazujący, jak małe są tantiemy. Otóż tantiemy w takich normalnych stacjach, tak jak ja na przykład dostaję tantiemy za bycie dublerką Taylor Swift w Saturday Night Live, to akurat, żeby było zabawne, przez Universal. Czyli też jakby przez to samo tutaj studio NBC Universal. Także śmiesznie, bo akurat protestuję przed ludźmi, którzy mi dają akurat tantiemy. Na przykład za film z Sarą Jessica Parker, tak? Mam takie projekty, za które dostaję tantiemy. Mam też odcinki a propos, jakbyście chcieli zobaczyć, gdzie opowiadam, jak dostałam tą rolę, jak było, co tam robiłam i tak dalej. No i w każdym razie nowe platformy zaczęły wchodzić, bo te rzeczy, z których ja dostaję tantiemy, to są duże studia filmowe. Ale zaczęły się pojawiać takie rzeczy jak Netflix, tutaj mamy na przykład Hulu, Amazona, Peacock, wszystkie takie platformy online, które nagle zaczęły kręcić swoje seriale i swoje filmy, tak? I w momencie, kiedy okazało się, że to jest nowa forma, że nie wiadomo, czy się jeszcze przyjmie, i 10 lat temu podpisywali aktorzy i wszyscy scenarzyści, reżyserzy, ich związki zawodowe, bo wszyscy mają swój związek oddzielny zawodowy, makijażyści, oświetleniowcy, każda z ekipy filmowej, każdy ten dział ma swoje. Przejdę się może tutaj troszkę wokół, to chociaż wam też trochę Rockefellera tutaj pokażę. Każda z tych dziedzin ma po prostu swoje związki zawodowe. No i co się okazało, że jak podpisywali ten kontrakt, taki Netflix, to nie wiedzieli, że to się przyjmie, więc robili to z takiego punktu widzenia, że to nie wiadomo, czy się przyjmie, czy nie, że na razie taki delikatny kontrakt zróbmy. Okazało się, że podpisali taką umowę, że praktycznie nie dają tantiemów, że tantiemy są... Czekajcie, bo mnie zgubiło, bo weszłam do cienia. Że tantiemy są bardzo, bardzo niskie w takich właśnie miejscach typu Netflix, w takich firmach. No i nie wiem, czy na pewno kojarzycie, jak lubicie, interesujecie się kinem, macie Netflixa, to na pewno kojarzycie. Taki serial Orange is the New Black. No i ten serial wyszedł, nie wiem, z 6 lat temu, z 7. I był artykuł, który się ostatnio pojawił w gazecie, wywiady z tymi aktorkami, to one mówią, że zarabiały, że były główną postacią, na przykład główną, jedną z głównych postaci, a zarabiały tak mało przez to, że nie było, że te tantiemy czasem wynosiły 30 centów, że musiały być dalej na food stamps, czyli prosić o zapomogę rząd, żeby dał im takie kartki dosłownie prawie, że na jedzenie, na tej zasadzie. Bo by miały tak niskie zarobki. Dalej mieszkały w swoich ciasnych, małych mieszkaniach z różnymi współlokatorami. Nie, żeby coś było w tym złego, bo wiele ludzi tak żyje w Nowym Jorku, tylko po prostu to jest takie pokazanie takiej przepaści między tym, jak inni mogą zarabiać aktorzy, a jak ci po prostu tutaj zarabiali. Bo inni aktorzy, jak dostają jakiś serial na przykład dla NBC, to z tantiemów są spokojnie w stanie kilka tysięcy dolarów miesięcznie dodatkowo mieć. A te aktorki z Orange is New Black na przykład zarabiały 3000 dolarów miesięcznie. Gdzie za to w Nowym Jorku się po prostu nie utrzymasz. Power! Union! Power! Union! Power! When I say union, you say power! Power! Union! Power! Power! W ogóle to, co się tutaj dzieje, ten strajk, jest największym strajkiem w historii kinematografii od 60 lat. Walczymy o swoją przyszłość, tak? Bierzemy udział w czymś wyjątkowym, co nieczęsto się zdarza, że tak po prostu i scenarzyści, i aktorzy razem łączą się, żeby walczyć o pieniądze, o lepsze po prostu warunki egzystowania, lepsze warunki pracy. Także
Dzieje się, dzieje się. W ogóle jak też zwrócicie uwagę, to na takim Netflixie na przykład jest mniej odcinków. Wszyscy teraz dają. Na takim Netflixie jest mniej odcinków na przykład niż leciały w telewizji. Takie Blacklist, na przykład taki serial, albo Gotham, w tych rzeczach, w których grałam, to miało po 20 parę odcinków. A taki Netflix jak kręci na przykład, to kręci po 8, 10, 12. Więc nawet obniżyli ilość tych odcinków, żeby taki szybki format zrobić, przez to aktorzy też mniej zarabiają, bo krócej są trzymani na tej wypłacie. A taka ciekawostka, słuchajcie, tu jest bardzo słynny sklep V.O. Schwarz, na którego podstawie wymyślono w ogóle w ten sklep z Kevina samego w Nowym Jorku. No i na przykład filmy tu różne kręcono, typu na przykład duży Tom Hanks tutaj skakał na takim dużym pianinie i właśnie jest tutaj taki fajny pan, zawsze sobie stoi i robi zdjęcia z dzieciakami przy wejściu do sklepu. Także jak przyjeżdżacie do Nowego Jorku, taka mała, szybka dygresja, ale polecam sobie tutaj do V.O. Schwarz przyjechać. Jeszcze taką jedną ciekawostkę dodam. Nasza przewodnicząca SAG-AFTRA, stojąca na czele tej organizacji, była nianią w takim serialu właśnie Niania. Jak jesteście dzieciakami z lat 80., 90., to kojarzycie. I bardzo mocne, silne, stanowcze te przemówienia ostatnio daje, także mi osobiście bardzo zaimponowała i poprzednie władze SAG nie były aż tak silne jak ona, nie były aż tak faktycznie walczące o nas, dlatego doprowadziło nas to do tego miejsca, w którym jesteśmy. Strajk coraz po prostu większy tutaj. Frustrating because since I joined the union, every single year since inflation has gone up, our contracts have not kept up with inflation. So I'm actually making less money each year that I stay. And that's one of the things that we're fighting for, is better pay to keep up with inflation, because otherwise every year it's harder and harder to be an actor. People want to know. The writer's strike, which I've been supporting as well, it's been like 100 days, so they've had it tough for a while, and hopefully with them by our side, standing together, we can end it faster. I see you, and thank you. I know first hand, everybody on the front line is your very own Senator Kristen Gillibrand. Understand what workers' rights are about. Income inequality is growing in this country, and it's because of these issues that the haves have continued to take all the money, and the have-nots have continued to fight for fairness, for basic justice. This strike is about your talents, your words, your music, your vision, the characters you take, the scripts you write, the ability to create something human. Fundamentally human, the human story, the human existence, the human narrative. This cannot be done without you. Now is the time to make sure you are paid for your work. Yes. Students, so much money because of your work, because of your talent, because of your abilities, because of your sweat, because of your labor. And so now is the time that you must fight for justice. To fight for fairness, for fight for what you are due and what you are owed. This is a righteous fight. This is the difference between right versus wrong.
for justice. The studios are making mints of money, but they don't want to share it. They don't want to share with the people who make those mints of money possible. I was shocked to learn that 86% of SAG-AFTRA members make less than $26,500 a year, minimum necessary for health benefits. And if you think, do a little arithmetic, that's $12.74 an hour. Who can live on $12.74 an hour? So you are on strike for justice. You're on strike to make sure that there continue to be these jobs and not replaced by artificial intelligence. Because artificial intelligence uses your work to model on. And many of the studios think they can replace you. This cannot be. AI is a big challenge, as is the greed of the studios. It's always a big challenge, which is why people are earning so little money. And so little justice. So you're striking for justice. You will continue to be strong. I will always support you. And God bless this strike. God bless the success that hopefully it will be achieved. Yeah! What do we want? Contracts! When do we want it? Now! What do we want? Contracts! When do we want it? Now! If we don't get it, shut it down! 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 We already did. Thank you. Yeah! Let's give a round of applause for the leadership of SAG-AFTRA. Nie widziałam go jeszcze na żywo. To jest znany bezdomny, który też gra w filmach. Przyszedł tutaj protestować. Nazywa się chyba Radio Man, z tego co dobrze pamiętam. Idę nagrać jeszcze raz Adama Sandlera. Shut it down! Shut it down! Come on, what do we want? Contracts! When do we want them? Now! What do we want? AI! Bye-bye! When I say shut it, you say down! Ben Stiller! Shut it down! Down. Shut it down. Down. When I say contract, you say now! Buster! Now! Now! Tu idzie Christian Slater. Jak była
młoda, strasznie się w nim kochałam. Także cieszę się, że mogłam go po raz pierwszy na żywo zobaczyć i zrobić sobie z nim zdjęcie. Pokażcie mi, jak demokracja wygląda, tak właśnie wygląda. To, co się nie spodziewałam, że tutaj zobaczę, jak tu przyjeżdżałam, to to, że będzie Ben Stiller i Adam Sandler na przykład, Debra Messing w ogóle, fajnie, i politycy ci trzej. No niesamowite, cieszę się bardzo, że nawet oni przyjeżdżają po prostu pokazać swoje wsparcie, chociaż na godzinkę pochodzić w kółku i pokazać, że mimo, że tak naprawdę ta sprawa ich nie dotyczy, bo oni dostają, mają mnóstwo pieniędzy, dostają te tantiemy, mają oddzielne kontrakty niż reszta aktorów, natomiast niesamowite, że faktycznie przyszli, się pojawili. Super, super. Naprawdę cieszę się bardzo, że przyszłam dzisiaj to nagrać dla Was. Kontraktów teraz, jak ich nie dostaniemy, to zamknijcie całą industrię. Nic nie będziemy kręcić. Niesamowite. So for years, AMPTP has gotten away with paying us less than a living wage on set, and they've gotten away with, frankly, covering up unbelievably bad conditions on set. Many of us have been subjected to freezing temperatures, standing outside on the sidewalks, deprivation of water, deprivation of breaks and pauses. In fact, in the most recent negotiations, they actually rejected our union's demand that they honor our breaks. They also rejected the demand that they pay people on time. So obviously the AMPTP is not negotiating in good faith. And frankly, from my perspective, because I've been a member of the union since 1990, so I do have a little bit of a perspective here. I don't think they've negotiated in good faith for the last 7 years. I think it's been a very long time since we got a fair contract. And the other reason that I felt it was so important to come here and support my union is that over the last 10 years, AMPTP has gotten away with gutting the union jobs from our contracts. So where there used to be, let's say there were 100 people that were going to be in a scene, they used to require that more than 50% of those would be union. Frankly, some of them required either 100 or 75%. But each year, each contract, they whittled that down and whittled it down and whittled it down. So there are so few union jobs that even if they meet our wage demand, people will still be living in poverty. They need to restore the number of union jobs on every set across all platforms in order for union actors to be able to make a living. Right now, more than 86% of our union cannot even meet the $26,470, which might be $26,740, I sometimes reverse those, but just over 26,000, they cannot meet the income threshold so that we can access our own union health insurance plan into which we all pay. It's unconscionable, and the AMPTP keeps saying they're not making money, and yet they have 7 yachts and, you know, they're flying all over the world. They have plenty of money, and the numbers show that, but they just don't want to share any of the pie, even though that pie has been baked on our backs, with our talent, with our sweat, with our hard work and our long hours, and they need to pay.
And that's why I volunteered to be a strike captain for my union, and I am union proud. Debra Messing tutaj zdjęcie robi. To jest Nadler, amerykański senator. Shut it down! For me, I've been in this business for the past like 6-7 years. I've done it all. Like, I've done background acting, principal, voiceover work, set production, behind the scenes, COVID compliance. So it's just a matter of me like supporting like the fellow people that I met over the years. I ran to so many people that I've seen at the picket lines. Like, just like getting paid fairly, getting treated fairly, and also making sure that artificial intelligence doesn't take over their jobs, because if that were to happen, it would be a catalyst effect of other people's jobs also like being affected. Other day players of other departments, like hair, makeup, wardrobe, it's a catalyst effect if artificial intelligence also like affects like the actors and affect like the writers as well, which is why they're striking too. I just hope that the actors and the writers continue fighting, they get what they want, and they don't give in until they achieve what it is they're fighting for. So whatever it takes, I'm going to fight with them no matter what. Awesome. Wow, thank you. Absolutely, thank you. Isaac, jak tylko się te protesty zaczęły, to wysyłał maile do wszystkich członków SAG i dosłownie mail był zatytułowany "Walczymy o przetrwanie naszej industrii". Także walczymy o to po prostu, żeby aktorzy wciąż mieli pracę, żeby nie płacono im close to nothing, żeby nie płacono im po prostu małych ilości w momencie, kiedy producenci zarabiają miliony, albo taki CEO, jak wam mówiłam, 72 tysiące dolarów dziennie zarabia. Nie jest to normalne. I o to walczymy. Mam nadzieję, że te strajki potrwają krócej niż dłużej, no ale zobaczymy, co będzie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobała wam się demokracja w USA i to, że mamy prawo do takiego pikietowania i protestowania i walki o swoje prawa, zwłaszcza jako związkowcy. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa, pa.